W zabieganym świecie często brakuje nam czasu dla siebie, nie mówiąc o czasie dla innych. Jak znaleźć balans między życiem prywatnym, zawodowym i nie być życiowym egoistą? O tym już za chwilę Anna Cieślak. Mam zacząć rozmowę o równowadze, o znalezieniu balansu w życiu z osobą, która siedzi przede mną i sama jest taką równowagą, a z drugiej strony robi tyle rzeczy. Jak ty to wszystko godzisz? Uczę się. Uczę się i myślę, że na pewno doświadczenie, lata pracy, ale przede wszystkim spotkania, cenne spotkania z moimi autorytetami. Wiesz, ja od momentu, kiedy skończyłam szkołę teatralną w 2004 roku, pracuję w teatrze nieustająco, w różnych teatrach i przez to cały czas mam kontakt z ludźmi od siebie starszymi, którzy w każdym momencie, w którym ja jestem, już byli. I to jest piękne. Czerpiesz od nich? Tak. Wiesz, jak mieszkałam i pracowałam w Teatrze Słowackiego w Krakowie, no to miałam takich ludzi jak Marian Dziędziel, jak Ania Dymna, z którymi spędzałam po kilkanaście godzin dziennie. I oni widzieli, na jakim ja jestem etapie. Oni też tam byli i wiedzieli, że nie mogą mi nic poradzić, co powinnam robić, żeby było mi lepiej. Widzieli, jak się szarpałam, jak się zmagałam z własnymi emocjami, no bo my, aktorzy, pracujemy na emocjach i to jest nasze narzędzie pracy. A jak wiemy, emocja jest najsłabszym punktem człowieka, po nim widać jego słabość. Od razu. Jego wrażliwość, tak. I piękne było to, że oni po prostu patrzyli i czekali, aż ja przyjdę i zapytam. Aż będę gotowa, żeby chcieć coś usłyszeć. Czasami tak. Czasami byłam najmądrzejsza w świecie. Czasami wydawało mi się, że zwłaszcza po takim czasie, kiedy dużo pracowałam w filmie i byłam po premierze filmu Your Name is Justine, który miał odzew taki nie tylko w Polsce, ale i na świecie, no to mi się wydawało, że już jestem absolutnie stworzona i przygotowana do tego, żeby grać główne, wielkie role na świecie. No i czas pokazał, że to nie tak do końca. Dostałam też lekcję pokory, ale bardzo rzetelną i fajną. I właśnie gdyby nie teatr i przebywanie z tymi ludźmi, którzy mi powiedzieli: Aniu, nasz zawód składa się z jednej wielkiej sinusoidy. I wtedy, kiedy myślimy, że jesteśmy na górze, to już jesteśmy na dole, a kiedy myślimy, że jesteśmy na dole, to już jesteśmy na górze. I coś w tym jest. Ale to, co dla mnie najcenniejsze było z tych spotkań, To taka równowaga, którą mi przekazali, a ona polega na tym, że w dzisiejszych czasach ludziom brakuje cierpliwości. Bo ludziom się nie chce czekać, Aniu. Nie, bo jest bardzo złudne pojęcie, że nie mamy czasu. Że to jest takie bardzo amerykańskie, time is money. To jest nieprawda. To jest nieprawda, dlatego że widzę, jak pracują ludzie, którzy nie wykonują zbędnych ruchów, nie kręcą się w kółko i nie zjadają własnego ogona. I wchodzi taki aktor na plan i pomimo tego, że przygotowania trwają dłużej, to on wchodzi i robi dokładnie to, co trzeba, bo ma rzetelną wiedzę, ugruntowaną. Czyli nie wykonywać zbędnych ruchów, nie otaczać się niepotrzebnymi emocjami? To jest twój sposób na znalezienie równowagi? Na pewno tak. Umieć odpychać niepotrzebne energie, tak. Wspomniałaś o pani Annie Dymnej i powiem ci szczerze, że mi ją bardzo przypominasz. Taki spokój, który z ciebie płynie i to, że chyba... Ja mam wrażenie, że siedzi przede mną bardzo spełniona i bardzo świadoma siebie kobieta, która już wie, czego dokonała, co jeszcze przed nią, a czego nie zrobi. Ale w tym wszystkim jest jeszcze drugie dno, Aniu, bo to jest strasznie dużo tego czasu, który jest deficytowy dzisiaj, poświęcasz dla innych. I w tym mi przypominasz panią Annę. Tak. Ja miałam ogromny zaszczyt i okazję pracować z Anią Dymną. Ona też często mówi, że jest moją aktorską mamą. I w momencie, kiedy ja debiutowałam w teatrze, w Mewie, Czechowa, Ania Dymna też grała kiedyś Mewę, później grała razem ze mną Arkadinę. Dała mi coś wyjątkowego, ponieważ pracując z nią, budując spektakl, stawiając rolę, postać, zobaczyłam, jak ona pracuje jako aktorka, a jednocześnie jak realizuje się w swojej fundacji. I to, czego mnie nauczyła Ania,
jest to, że pomagać ludziom to nie współodczuwać, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo często mylne pojęcie, że my współodczuwamy, przejmujemy się, ale to donikąd nie prowadzi. Pomagać to znaczy chronić, ale też unikać, profilaktycznie przestrzegać, uświadamiać. Pytanie, czy my dzisiaj chcemy słyszeć innych oprócz siebie? Bo mam wrażenie, że jesteśmy coraz bardziej egoistyczni, bo chronimy siebie. Ale czy jest taki moment, że możemy usiąść i wysłuchać tego, co nam powie drugi człowiek? I czy nie będziemy w związku z tym źli? Bo ja bardzo często boję się rozmowy z moją starszą siostrą, Agnieszką, dlatego że ja wiem, że zawsze to, co ona powie, okaże się słuszne. Tylko w momencie, kiedy ona mi to mówi, ja jeszcze nie jestem na to gotowa. I generalnie się złoszczę. Albo nie chcę, żeby miała rację. Tak, albo nie chcę, żeby miała rację. Bo ja wiem, że ona ją ma i ja to przeczuwam, że ona zmierza do tego, żeby mi pomóc. Bo to jest moja rodzina, więc nie chcę zrobić mi krzywdy. Ale zanim ja dotrę do tego punktu, to najpierw musi mi coś powiedzieć i musi minąć parę dni. Tego też mnie uczą kobiety w Lastradzie, ponieważ jestem ambasadorem Lastrady od 3 lat i pracuję ze starszymi kobietami. Lastrada istnieje w Polsce już 20 lat i to są kobiety świadome, które zmieniają prawo w Polsce. Które wiele widziały, ale też które toczą bardzo trudne rozmowy, zarówno z ofiarami, jak z policjantami, ze strażą miejską, ze strażą graniczną. To wszystko wymaga czasu i cierpliwości. I to jest piękne, że jak pytam o coś Ireny, Dawid Olczyk, albo Joanny Garnier, to one mówią, przemyślę temat, dzisiaj jest wtorek, odezwę się do ciebie w czwartek. Nie mają tysiąca pomysłów, mają jeden, konkretny, przemyślany. I ja nie muszę wziąć 100% z tego, co one dają mi, ale jest to przemyślane i strategicznie przygotowane, jak wyjść z sytuacji. Czyli poświęciły czas na to, żeby się przygotować do tego, żeby mi pomóc. Słucham tak sobie ciebie i myślę, że jesteś tak strasznie nienormalnie normalna w dzisiejszych czasach, wiesz? Jesteś jakąś totalną fanaberią, pani Aniu Cieślak. No, ale normalność się nie sprzedaje. Wiesz co, ale czy ja muszę się sprzedawać? Ja gram. Realizuję się, pracuję w 5 teatrach, pracuję w serialu, pracuję w programie telewizyjnym, robię wspaniałe słuchowiska radiowe z moimi mistrzami słowa, takimi jak Krzysztof Gosztyła, czy Teresa Budzisz-Krzyżanowska, czy Maria Pakulnis. W dalszym ciągu mam możliwość uczenia się poprzez przebywanie z nimi, a to są ludzie, którzy wiedzą, co należy zrobić, żeby było dobrze. Masz tę umiejętność, że słuchasz, czerpiesz, wyciągasz wnioski. Masz tą równowagę, a w życiu? Swoim, prywatnym? No, jaka jest Ania? Też jest taka spokojna, przemyślana i tak ma wszystko? Nie, ja w ogóle nie jestem spokojną osobą. Jestem zaprzeczeniem samej siebie, bo jednego dnia jestem cudowna i wspaniała, a drugiego dnia po prostu chodzę emocjonalnie cała, zwłaszcza jak przygotowuję jakąś rolę. To znaczy, że jednak jesteś trochę normalna z tej planety, że jesteś kobietą. Oczywiście, jestem 100% kobietą w dobrym i złym tego słowa znaczeniu, ponieważ jestem jeszcze bardziej emocjonalna i zmienna niż pogoda, na którą, jak wiesz, nie mamy jeszcze wpływu. Wszystko w normalnie. Tak. Nie macie na okładkach wszelkich kolorowych magazynów. Łatwo jest odpuścić to wszystko, co jest kolorowe i trochę pewnie też kusi i przyciąga. W momencie, kiedy aktor pracuje przy filmie, który wchodzi do kin, to musi mieć świadomość, zwłaszcza polski aktor, że należy ten film później wypromować. I wtedy są okładki, wtedy są rozmowy, wtedy są ścianki. Ponieważ idziemy reklamować produkt, w którym my... Nie. Powiedział kiedyś bardzo pięknie Redbud Knistra, że aktorem zostaje się po coś. Masz do załatwienia pewne sprawy, wypowiadasz się w imieniu, jesteś obrońcą lub oskarżycielem postaci. I nie czuję się na tyle ciekawą osobą jako Anna Cieśla, która chciałaby
pokazać światu, słuchajcie, bądźcie tacy jak ja. Nie, dlatego że aktor jest szalenie trudnym człowiekiem. Nie znam żadnego aktora, żadnego artysty, który byłby normalny. I ja też nie jestem normalna. Mam swoje trudne dni, mam swoje nerwy, które muszę zostawić i zacisnąć zęby w momencie, kiedy pracuję z wybitnymi reżyserami i kiedy oni chcą ode mnie coś, co w danym momencie jest niemożliwe. I ja muszę to wytrenować, żeby im to dać. Pracuję z artystami, którzy bywają okrutni i bezwzględni, a także despotyczni. I ja nie mogę się z nimi kłócić, bo nic z tym nie ugram. Tak samo. Odpuścić? Uczę się tego. Chyba właśnie na tym polega równowaga, żeby, to nie jest... Po drugiej stronie to nie jest mój partner życiowy, mój przyjaciel. Po drugiej stronie mam partnera zawodowego, z którym jeszcze nie gotowa jestem, żeby się zgodzić, ale muszę mu przyznać rację. Jeżeli jest to taki człowiek jak Jacques Lassalle, jak Dan Janet, jak Andrzej Seweryn, jak Anna Dymna właśnie, to znaczy, że coś w tym jest i trzeba to przemyśleć, zanim się odpowie. To nie jest mój kolega, że ja mogę powiedzieć, słuchaj, ja to rozumiem, ale wiesz, nie zgadzam się z tobą. Ich doświadczenie jest dużo większe, więc może warto najpierw przemyśleć. Pytanie, wiesz, z czym do ludzi? Bo będąc osobą reprezentującą sztukę w Polsce, która wychodzi spod ręki wybitnych ludzi, pytanie, czy ja mam iść do ludzi i powiedzieć, słuchajcie, nie, no w ogóle słuchajcie, no dobra, ja też jestem taka po prostu. Wiesz, jest coś takiego jak nasza mowa ojczysta, jest coś takiego jak wiedza na pewien temat, na który można się wypowiedzieć. My jesteśmy obrońcami piękna. My jesteśmy obrońcami sztuki. W związku z tym ja nie chcę mówić ludziom, kim jest Anna Cieślak, bo oczywiście jest to zawsze interesujące, bo tajemnica jest interesująca, ale więc czasami muszę powiedzieć coś zwykłego, ale jak ten człowiek przyjdzie i zobaczy Wieczór Trzech Króli Szekspira, albo Burzę, albo Króla Lira, albo Biesy w Teatrze Stu w Krakowie, gdzie śpiewa chór starocerkiewny z Ukrainy i Dostojewski zapisał takiego człowieka, czy Czechow, czy Szekspir, który w dalszym ciągu jest dzisiaj. I nikt mi nie powie, że wtedy było inaczej. Było tak samo, ludzie też się spieszyli, też mieli swoje emocje, też mieli swoje dylematy. Nic się nie zmieniło pod tym względem. Tylko dajmy sobie szansę przypomnieć, po co jest teatr, po to, żeby widz na widowni popatrzył na to i powiedział, ojej, ja też tak mam, a ja myślałam, że tylko ja tak mam. Ja cię widziałam parę razy na scenie, powiem ci, że czarujesz. Czarujesz nie tylko na deskach teatralnych, ale także tutaj. I mnie, jako drugą kobietę, chociaż wiesz, że emocje między kobietami są różne. Tak, to prawda. Zaczarowałaś mnie bardzo i bardzo ci dziękuję za to. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.